Muszę ci się przyznać, nie wiem czy powinienem, ale trudno, na samym początku, jak studiowałem. Dzień dobry, dzień dobry. Pomówmy sobie dzisiaj odrobinę na temat tego, skąd zdobywać wiedzę przy nauce programowania. I trzeba od razu. Pomyśleć o tym, że całe to zdobywanie wiedzy różni się w zależności od tego, na jakim poziomie doświadczenia jesteśmy, ile już potrafimy, gdzie pracujemy, na jakim stanowisku i czego właściwie potrzebujemy od tej nauki. Bo zupełnie inaczej będzie uczyła się osoba, która dopiero chce przejść do IT, chce wejść w świat programistyczny, chce się nauczyć programowania. Od takiego seniora, który potrzebuje nowej wiedzy, na przykład do nowego projektu, czy chce zmienić troszeczkę działkę swojej specjalizacji, chce przejść do czegoś nowego. I zacznijmy oczywiście od tego początku, bo prawdopodobnie możesz być jedną z takich osób, które dopiero wchodzą w świat IT, dopiero wchodzą w ten świat programowania, i możesz mieć problem z tym, że jest bardzo dużo różnych, źródeł do nauki, bo mamy od samego początku kursy, oczywiście kursy są najbardziej popularne, mamy kursy na YouTubie, mamy kursy na Udemy, mamy kursy takie jak moje w szkole dotneta i one też się różnią oczywiście od siebie oprócz tego możesz spotkać się z opinią, że dobrą opcją na naukę programowania jest nauka po prostu z dokumentacji. Fakt, dokumentacja Microsoftu jest świetna, ale czy taka dobra na początek? Tego nie jestem pewien, zaraz o tym powiemy. Kolejnym elementem jest nauka z książek. Tu w ogóle postawmy kreskę i króciutko sobie to zaraz omówimy. No i możesz jeszcze znaleźć mentora, mentora, który będzie cię prowadził doskonale przez tą ścieżkę, krok po kroku będzie mówił, czego powinieneś się nauczyć, czego powinnaś się nauczyć, co jest ważne, co jest mniej ważne na samym początku i jak to wygląda. Natomiast od samego początku trzeba powiedzieć sobie jedno. Uczysz się programowania przede wszystkim poprzez praktykę. Poprzez praktykę, czyli poprzez po prostu programowanie. Musisz wymyśleć sobie jak najszybciej jakiś projekt, który będziesz chcieć zrealizować, który pozwoli Ci właśnie rozwiązać takie realne problemy, które spotykane są w programowaniu. Bo jeżeli weźmy sobie tą nieszczęsną książkę, ja jestem wielkim antyfanem w ogóle uczenia się z książek, mimo że swego czasu uczyłem się z książek ASP.net MVC, kiedy w ogóle zaczynałem wchodzić w świat weba czy to była dobra decyzja? Wtedy prawdopodobnie tak. Wtedy prawdopodobnie tak ze względu na to, że poznałem w ogóle jakieś tam elementy związane z ASP, dowiedziałem się czym jest MVC pod kątem platformy .NET. I faktycznie bez większych problemów udało mi się zrealizować pierwszy projekt. Natomiast ja już też programowałem, ja już też pracowałem. Wtedy pracowałem w Samsungu i na podstawie tej książki uczyłem się. Razem, wspólnie z całym zespołem, tworzyliśmy projekt trochę w oparciu o książkę, trochę oczywiście gdzieś tam w oparciu o nasze inne doświadczenia i ten projekt nie wiem czy nadal działa ale przez długi czas jeszcze po moim odejściu na pewno był rozwijany i na pewno działał natomiast trzeba sobie powiedzieć że te książki są o tyle kiepskie w tym momencie bo tych ileś lat temu jak ja zaczynałem się uczyć to jeszcze nie było e, tak szeroko dostępnej wiedzy w internecie nie wiem czy było już judemi czy może dopiero raczkowało i nie było tak wielu kursów na YouTube, więc dla nas wtedy tak książka to było jedno z takich lepszych chyba źródeł wiedzy. Był Channel 9 na msdn -ie. stamtąd też czerpaliśmy bardzo dużo. Ale tu mieliśmy wszystko pod ręką, tu mogliśmy sobie zobaczyć dokładnie, co krok po kroku, jak autor takiej książki robi. Natomiast teraz, kiedy jest taka mnogość, jeśli chodzi o te kursy internetowe. No to te książki niestety, ale są zawsze z tyłu. Książka, kiedy wychodzi, kiedy przejdzie ten cały proces publikacji, ona już jest w pewien sposób przestarzała i dlatego sam nie polecam książek do nauki programowania. Jeśli chodzi o takie książki, tam, tam mam i zresztą polecałem w którymś vlogu, takie jak Pragmatyczny programista, to są książki, które. Dają dużo do zrozumienia, jeśli chodzi o całą otoczkę w IT. I takie książki na pewno warto przeczytać, ale te takie stricte związane z kodem raczej bym odpuścił. Drugie to te yy, kursy na YouTube. Kursy na YouTube mogą być fajne, jeśli szukamy czegoś prostego, jeśli szukamy czegoś z czym mamy konkretny problem. Sam kurs na YouTubie zwykle też nie jest aktualizowany, zwykle będzie z jakąś przestarzałą wersją dotneta i one zwykle działają w ten sposób, żeby zachęcić Cię do wejścia w świat danego YouTubera, żeby dalej go obserwować, aniżeli żeby faktycznie nauczyć Ciebie tego programowania. Kursy na Udemy na pewno są bardzo ciekawą opcją, bo one są bardzo często, coraz częściej może aktualizowane, albo po prostu wychodzą kolejne kursy przy kolejnych wersjach, a że kosztują tam te powiedzmy 40 do 70 zł, to można na nie wydać kasę. No ale jakby ja, ja personalnie nigdy mi się nie udało niczego konkretnego nauczyć z takiego kursu, mimo że próbowałem się bodajże Reacta nauczyć z Udemy. Bo miałem problem z tym, że tak naprawdę siedziałem i głupio po prostu przepisywałem to, co się tam działo, nie do końca rozumiejąc po co mi to właściwie jest, nie do końca rozumiejąc dlaczego tak się dzieje. Natomiast bardzo często wykorzystuję takie kursy, jeżeli szukam już konkretnej rzeczy, na przykład jak uczyłem się Blazera. Potrzebowałem konkretnej rzeczy, na przykład czym jest Virtualize, yy, czym jest yy, jak stworzyć yy, Cascading Parameters w komponentach. To wtedy odpalałem sobie taki kurs i szukałem tych konkretnych lekcji, żeby zobaczyć po prostu krok po kroku, jak ktoś to robi, i wtedy jest, byłem w stanie to zrozumieć. Ale jeszcze do tego za chwilę wrócę. No i yy, ostatnia część, to znaczy znajdowanie mentora. Do nauki. I to jest zdecydowanie najlepsza opcja, jeżeli będziesz mieć możliwość znalezienia mentora do nauki programowania. Nie wahaj się. Natomiast prawdopodobnie to będzie najdroższa opcja, bo dobry mentor musi być dobrym programistą. A dobry programista raczej się dobrze ceni. To znaczy, on nie będzie pracować, on nie będzie Cię mentorować za 50 zł za godzinę, tylko będziesz musieć prawdopodobnie zapłacić dużo, dużo, dużo więcej, żeby, żeby taki mentor poświęcił Ci czas. No i tu dochodzimy do właśnie tego problemu, że jeżeli znajdziesz taniego mentora, no to ja bym się zastanawiał, czy jakość jego kodu, który na co dzień tworzy jest tak genialna, Skoro ceni się tak nisko, bo prawdopodobnie stawka, którą Ci zaproponował za godzinę takich konsultacji, to jest jego stawka godzinowa w jego etatowej pracy. Dlatego też ja i w tej chwili mówię o tym, po to, żeby Cię zachęcić. Odpaliłem też Discorda https ukośnik Discord. Tam sam staram się jak najwięcej pomagać. Wiesz, że e, chociażby tym vlogiem, y, czy innymi filmikami, webinarami, staram się jak najwięcej pomagać innym w nauce. I to jest y, też y, oprócz tego, że sposób na jakiś dodatkowy biznes dla mnie, ale również chcę w ten sposób oddać część tego, co kiedyś sam zyskałem. To znaczy, Czuję, że jestem winien coś społeczeństwu, które swego czasu sporo mi dało i też chcę się dzielić tą swoją wiedzą, też chcę pomagać. Zresztą mamy osoby, które e, mogą być po prostu trochę wyżej. Od ciebie, jeśli chodzi o doświadczenie, i na pewno będą ci pomagać. Także na pewno to jest fajna opcja, żeby przyjść do nas, pogadać, poobserwować, zobaczyć z jakimi problemami ludzie przychodzą i jakie problemy potrafimy rozwiązać. Natomiast najważniejsze, co musisz zrobić, jak zaczynasz naukę programowania, to wymyślić sobie projekt. Bez względu na to, jaką ścieżkę wybierzesz, czy książkę, czy kurs na Udemy, na YouTubie, czy jakiś bootcamp to musisz zrobić swoją aplikację. Bo właśnie a jeszcze nie powiedziałem o tych bootcampach. No bo jest są bootcampy, one kosztują jakieś e, masakryczne pieniądze i wtedy masz poczucie, że jest ten nauczyciel z tobą. To jest spoko, bo ktoś jest nad tobą, kto czuwa, kto będzie starał się, żebyś przeszedł czy przeszła tą konkretną ścieżkę, e, żeby poznać konkretne elementy, które będą ci mm, potrzebne. Natomiast ja z samymi bootcampami mam ten problem że zawsze w ofercie takiego bootcampu jest informacja: na bootcampie napiszesz taką i taką aplikację, konkretną aplikację, czyli masz narzucone z góry, co będziesz pisać, więc oni potem sprawdzając, też mają narzucony system sprawdzania tego i w odpowiedni sposób będą sprawdzać te funkcjonalności. I znowu, skończysz taki bootcamp, to trochę jak z tym kursem na Udemy. Skończysz kurs na Udemy, będziesz mieć aplikację taką jak na kursie na Udemy. Skończysz bootcamp, będziesz mieć aplikację faktycznie samemu napisaną, ale to będzie aplikacja, która była z góry dla Ciebie narzucona i może nie być dla Ciebie zbyt interesująca. Możesz nie chcieć potem jej rozwijać dalej, żeby jeszcze zyskiwać kolejną umiejętności. Dlatego, moim zdaniem, najważniejsze jest to, żeby wybrać taką ścieżkę, która pozwoli ci stworzyć Twoją własną aplikację. Twoją własną, którą sam wymyślisz, sam wymyślisz do niej wymagania, jakie funkcjonalności ma spełniać, sam zaprojektujesz całą bazę danych, przejdziesz przez cały ten proces tworzenia takiej prawdziwej aplikacji i będziesz to robić z jakąś pasją, bo to będzie Twój projekt, to będzie takie nazwijmy Twoje dziecko którym będziesz chciał się zaopiekować i będziesz chcieć do tego wracać, będzie cię to dalej motywować, żeby faktycznie tą aplikację skończyć. Natomiast jak już się nauczysz, jak już zdobędziesz pierwszą pracę, pójdziesz do pierwszej, drugiej, trzeciej pracy, zaczniesz awansować na z juniora, na mida, z mida na seniora, no to nagle pojawi się kolejny problem, jak dalej e, zyskiwać tą wiedzę, co dalej robić, żeby się rozwijać, w jaki sposób, w jakim kierunku. To y, po pierwsze będziesz już mieć y, takie rejony, w których będziesz chciał się dalej rozwijać. Coś będzie Cię interesowało, coś będzie Cię mniej interesowało, i sam sobie wybierzesz swoją ścieżkę specjalizacji. I uwierz mi, w większości przypadków będziesz wiedzieć już po prostu skąd czerpać te informacje. Tak jak mówię, wtedy wybierasz sobie takie wisienki na torcie z takich kursów na Udemy. Wyszukujesz już na różnych porta portalach informacje. Przeszukujesz dokumentację, w której naprawdę jest bardzo dużo, ale trzeba wiedzieć czego szukać, dlatego na początek jej aż tak bardzo nie polecam. No i przede wszystkim już w późniejszym czasie. Myślę, że tak spokojnie od Mida, na niektóre od, od Juniora. Możesz zacząć chodzić na konferencje. Na szczęście już jesteśmy po pandemii, albo mam nadzieję, że już więcej nie wróci. Wracają konferencje stacjonarne. Ja w tym roku byłem na świetnej konferencji DevConf, która, nie, przepraszam, nie DevConf, tylko I Love Dev, organizowanej przez Maćka Ani No i tam była cała śmietanka, jeśli chodzi o programistów w Polsce. Prelekcje były naprawdę niesamowite. I oprócz tego, że dostałem całą masę bonusów, całą masę różnego wideo z innych prelekcji, skąd mogę też czerpać wiedzę, ale samo obejrzenie takiej prelekcji, dowiedzenie się, co ym, na dany temat mają do powiedzenia specjaliści w danej dziedzinie, pozwala mi na spojrzenie czego jeszcze nie wiem, o czym muszę jeszcze poczytać, co czego muszę się nauczyć i jakich informacji jeszcze wyszukać w sieci. Więc takie wystąpienia, takie wysł wysłuchiwanie takich wystąpień, oglądanie takich prezentacji daje nie tylko informacje właśnie z samego mięsa, które zostało zaprezentowane, ale też musisz sobie wtedy robić jakieś notatki i oglądać Czego jeszcze nie wiesz, o czym musisz potem doczytać, co cię zainteresowało w tej prezentacji i co chcesz jeszcze pogłębić? Zwykle po takich konferencjach jest, są jeszcze jakieś afterki, można podejść do takiego prelegenta, porozmawiać z nim, może go wypytać, skąd właśnie wziąć taką wiedzę, może do niego się jeszcze na jakieś szkolenie zapisać, wtedy już jest cała masa możliwości. Natomiast, no właśnie, wtedy już raczej prawdopodobnie odpuścisz takie standardowe kursy, które przechodzą od A do Z. Dany temat, tylko będziesz sobie wybierać takie konkretne rzeczy i nawet jeśli wykupisz taki kurs, który będzie od A do Z, to wybierzesz sobie z niego jeden moduł. Nie musisz go przechodzić całego, wybierzesz sobie jeden moduł i będziesz mieć. Wszystkie informacje, których potrzebujesz. I nie zrażaj się: to jest przede wszystkim, nie zrażaj się przy nauce, bo kiedy przeglądam niektóre prace domowe swoich kursantów, zaczynają mi pisać, że tutaj dałem im jakieś zadania, na przykład spętli na sam początek, czy z warunków. I mają problem, ale nie mają problem z tym, jak zapisać ifa, jak zapisać foricza, tylko mają problem w głowie, żeby sobie poukładać, co musi się wydarzyć, żeby coś takiego zadziałało. I wtedy nie blokuj się, nie blokuj się na tym jednym zadaniu, którego nie potrafisz rozwiązać. Nie blokuj się na tym, że tego na przykład matematycznie nie jesteś w stanie ogarnąć, czy tego po prostu jeszcze nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, że te obiekty sobie tutaj się tworzą, coś się tam przypisuje. Spokojnie, idź dalej, twórz swój projekt. Kiedy zobaczysz, że będziesz tworzyć swój projekt, to wszystko gdzieś tam się poskłada spokojnie w całość, bo będziesz wiedzieć, do czego. Dążysz. Muszę ci się przyznać, nie wiem czy powinienem, ale trudno. Na samym początku, jak studiowałem, byłem bardzo bliski tego, żeby oblać pierwszy semestr na informatyce w Warszawie, ze względu na to, że no. Trochę się nie przykładałem do tych studiów, trochę, trochę się nie przykładałem do tego programowania. Kazali mi programować w C, co wcale mi się nie podobało i tego C kompletnie nie ogarniałem. I prawie oblałem pierwszy semestr studiów, bo już na ostatniej próbie, żeby zaliczyć jeden z przedmiotów, dostałem zadanie, żeby napisać kod, który będzie sprawdzał, czy podany rok jest rokiem przestępnym. I oprócz tego, że miałem delikatne problemy ze składnią, ale z nimi mogłem sobie bez żadnego problemu poradzić, to nie do końca znałem podstawy takie właśnie jak jak obliczyć to, czy dany rok jest przystępny. bo się okazuje, że tak sobie mówimy, że co 4 lata jest rok przystępny, ale tam są jakieś różne kwestie obliczeniowe, żeby po prostu na podstawie danego roku nie liczyć, że aha, dwa lata temu był rok przestępny, więc za dwa lata będzie kolejny, tylko tam się coś tam oblicza, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie co i z tym miałem największy problem, i tego po prostu nie potrafiłem zrobić, więc dostałem na szczęście inne zadanie, które już mi się udało rozwiązać, ale jak Ktoś da ci takie zadanie, to możesz sobie pomyśleć, Boże, nie jestem w stanie tego zrobić, bo po prostu tego nie wiem. I to nie jest kwestia tego, że nie wiesz, jak zapisać to programistycznie, tylko po prostu nie wiesz, jak to działa. Możesz oczywiście wygooglować, potem próbować to zapisać. Ale najważniejsze właśnie jest to, żeby się nie zatrzymywać. Jeżeli napotkasz jakiś problem, spróbuj go zostawić. Ewentualnie wrócić do niego następnego dnia ze świeżym umysłem. Bardzo często rano wpadamy na najlepsze pomysły, jak rozwiązać dany problem, i wtedy wróć do tego problemu i spróbuj go jeszcze raz rozwiązać. Ale w międzyczasie idź dalej ze swoim projektem. Pamiętaj, projekt to jest klucz, jeśli chodzi o całe. Całą naukę programowania na samym początku, bo on nie dość, że da ci takie realne doświadczenie, które, które będziesz w stanie wykorzystać potem w pracy, ale da ci też również portfolio, które wzbogaci twoje CV. No i tam będziesz napotykać problemy, które będziesz potem kolejno rozwiązywać, nabywając kolejnej wiedzy, którą znajdziesz gdzieś w internecie. Daj mi proszę znać, jaki jest twój ulubiony sposób na tą naukę, jaki sposób ty się uczysz programowania, w jaki sposób wszedłeś w ogóle w branżę IT, jeśli już pracujesz jako junior i jak mogę ci ewentualnie jeszcze pomóc w twojej nauce. Pamiętaj, zapraszam cię na Discorda i widzimy się już jutro.